Pierwszym krokiem na drodze po unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest złożenie wniosku w systemie MEWA 2.0. Wnioski przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej, co daje komfort starania się o fundusze unijne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Sprawdź, na co musisz zwrócić uwagę, aby Twój projekt trafił do oceny. W tej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w Regionalnym Programie Województwa Mazowieckiego niektóre procesy zostały zinformatyzowane, m.in. proces aplikowania, dlatego też powstał system MEWA w wersji 2.0. MEWA 2.0 to frontowa część lokalnego systemu informatycznego, która została przekazana do dyspozycji dla Ciebie jako dla wnioskodawcy. W tej perspektywie finansowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest dwufunduszowy. To znaczy, że możemy realizować w ramach 10 osi priorytetowych projekty finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego, co przekłada się na korzystanie z odpowiedniego formularza wniosku o dofinansowanie projektu. Podstawowym zadaniem systemu MEWA 2.0 jest wypełnienie wniosku, stworzenie wniosku o dofinansowanie projektu, przekazanie wniosku wraz z kompletem załączników do instytucji, która ogłosiła konkurs, jak również późniejszy kontakt z instytucją na etapie poszczególnych etapów oceny Twojego projektu. W systemie MEWA 2.0 mogą zarejestrować się wszystkie osoby i podmioty, które są zainteresowane tworzeniem wniosku o dofinansowanie. Samo założenie konta do niczego nas nie obliguje, natomiast w momencie, w którym będziemy chcieli aplikować w konkretnym naborze, założenie takiego konta jest niezbędne. Rejestracja do systemu MEWA jest bardzo prosta. Należy podać jedynie login, e-mail oraz hasło. Jeśli wypełnisz pozostałe dane w formularzu rejestracyjnym, zauważ, że będą one przenoszone bezpośrednio do formularzy wniosków o dofinansowanie, które będziesz tworzył. Wypełniając wniosek o dofinansowanie, musimy pamiętać o szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją konkursową, z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, jak i instrukcją użytkownika. Wniosek o dofinansowanie, nad którym pracujesz, możesz udostępnić innej osobie. Uprawnienia mogą być pełne lub tylko do odczytu. Dzięki temu możemy zaangażować więcej osób nad pracą nad wnioskiem. Po zalogowaniu się do systemu należy przejść do zakładki Aktualne nabory, gdzie mamy listę wszystkich aktualnie ogłoszonych konkursów. Ważne, abyś wybrał prawidłowy nabór i to z tego naboru zainicjował wypełnienie formularza wniosku aplikacyjnego. Wybranie właściwego naboru jest bardzo ważne, ponieważ dla każdego konkursu tworzony jest dedykowany formularz wniosku o dofinansowanie zawierający specyficzne wskaźniki produktu, rezultatu oraz np. kategorię kosztów. Każdy z formularzy zawiera szereg funkcji interaktywnych, m.in. autowypełnienia, formularzy wyboru, jak również walidatory poprawności wypełnienia pól. Te rozwiązania czuwają nad tym, aby formularz tworzony przez Ciebie jako wnioskodawcę był poprawnie skonstruowanym dokumentem. Wniosek o dofinansowanie zawiera sekcje merytoryczne, jak i finansowe. Przechodzenie pomiędzy sekcjami odbywa się za pomocą menu, które jest z lewej strony ekranu. Proszę zwrócić uwagę, że menu z sekcjami zawiera również informacje, które części wniosku zostały już uzupełnione, a które wymagają jeszcze naszej pracy. W momencie, w którym będziemy wypełniać wniosek o dofinansowanie projektu i jakieś pole obligatoryjne nie zostanie wypełnione, po lewej stronie przy sekcji pojawi się informacja z napisem błąd. Dopóki nie wypełnimy wszystkich pól obligatoryjnych i informacje z napisem błąd nie znikną, opcja zakończ tworzenie wniosku nie będzie aktywna. Wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu, musimy pamiętać o zależnościach występujących między poszczególnymi polami. Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy szczególną uwagę zwrócić na szczegółowy budżet projektu. Wnioskodawcy powinni pamiętać, aby właściwie określić poszczególne wydatki projektu, osiągnąć właściwy poziom dofinansowania oraz kosztów pośrednich. Tutaj musisz zwrócić uwagę na zapisy regulaminu konkursu, które dokładnie mówią o kwalifikowalności wsparcia w ramach danego typu projektu oraz również wskazują dokumenty, jakie wyjaśniają nam kwestie kwalifikowalności. Należy również pamiętać, że w niektórych projektach mogą pojawić się uproszczone koszty rozliczenia projektów. Są to kwoty ryczałtowe dla projektów poniżej 100 tysięcy euro oraz stawki jednostkowe dla projektów językowych. Tworząc poszczególne zadania w ramach projektu, musimy pamiętać, że one tak samo przerzucą się do budżetu projektu, a w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego do harmonogramu projektu. By móc poprawnie podpisać wniosek w celu przesłania do instytucji, musimy zaopatrzyć się w podpis elektroniczny. Mamy tutaj do wyboru dwie opcje, albo ePUAP, albo certyfikat kwalifikowalny.
Na koncie użytkownika w zakładce Moje konto jest możliwość przetestowania podpisu. Pamiętaj, że samo podpisanie wniosku o dofinansowanie podpisem elektronicznym bądź ePUAP-em nie jest jednoznaczne z przesłaniem wniosku do instytucji. W tym celu należy użyć przycisku Wyślij wniosek. Podpis kwalifikowany lub platforma ePUAP jako profil zaufany jest to bardzo wygodne narzędzie, które uwierzytelnia Ciebie jako wnioskodawcę. Ale pamiętaj, przed pierwszym podpisaniem wniosku wraz z załącznikami musisz przetestować to narzędzie, czy na pewno funkcjonuje prawidłowo. Pamiętaj, aby przed zakończeniem pracy nad wnioskiem dołączyć do formularza wszystkie wymagane dokumenty, które zostały wymienione w regulaminie konkursu. W momencie, w którym wniosek zostanie przesłany do instytucji, na adres mailowy podany w formularzu wniosku o dofinansowanie przyjdzie UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru. Jest to dla nas informacja, że instytucja otrzymała nasz wniosek. Będziesz również współpracował z instytucją na etapie oceny formalnej, na etapie oceny merytorycznej, jak również w momencie kompletowania dokumentów, załączników do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Wszystkie te czynności wykonasz w sposób elektroniczny. Pomimo tego, że jest jeden system i wypełniamy formularz wniosku o dofinansowanie, musimy pamiętać, że specyfika każdego projektu jest inna. W tej perspektywie Unia Europejska kładzie nacisk na tak zwane polityki horyzontalne, czyli zrównoważony rozwój, niedyskryminację oraz równość szans. Przy wypełnianiu wniosku musimy o tym pamiętać. Na koniec musisz pamiętać o tym, że tworząc wniosek o dofinansowanie projektu, gdy napotkasz na jakikolwiek problem merytoryczny lub techniczny, możesz skorzystać z pomocy. Zgłoś problem oznacza przekazanie Twojej treści wiadomości do punktu kontaktowego. Punkt kontaktowy przekaże go do odpowiedniego pracownika, który z Tobą się skontaktuje. Więc pamiętaj, nie wysyłaj wniosku w ostatnich minutach trwania naboru, bo nie zdążysz otrzymać pomocy w momencie, gdy pojawi się problem. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zobacz inne nasze wideoinformatory. Znajdziesz je na stronie internetowej fundusze-dla-mazowsza.eu. Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej fundusze-dla-mazowsza.eu.